Występujemy jako teatr Stańczyk z Fundacji Osób Niepełnosprawnych, z tak zwaną reklamą Teatru Stańczyk. To jest integracja, mamy tu dużo znajomych, poznajemy się i jest cudownie. Jesteśmy tutaj między ludźmi, przedstawiamy swoje. Fajny był taniec z seniorami, no i podoba mi się. I się bawię ze wszystkimi, robię naszyjnik dla siebie. Tańce mnie sprowadziły, proszę pani. Przyszłam, żeby nauczyć się jakichś nowodobowych technik. To są bardzo wspaniałe te wydarzenia, powinny być. I powinni ludzie starsi z domu wyjść i brać udział. W Remika gramy z koleżankami z klubu Borsuczek. Ludzie wychodzą na dwór, integrują się, także jest bardzo dobrze. Idea nie zmieniła się od 24 lat. Organizujemy wydarzenie, które ma przybliżyć mieszkańcom Krakowa zagadnienia, które są związane z szeroko rozumianym problemem niepełnosprawności. To organizacje pozarządowe, których ponad 50 w tym roku, wyjątkowa ilość, przyjęło zaproszenie do współpracy i codziennie w ciągu tego tygodnia w całym Krakowie, w różnych miejscach, różne wydarzenia o takim charakterze, jak przed chwilą mówiłem, będą realizowane. Wybierzcie się, doświadczcie i zorientujcie się, że niepełnosprawność jest nierozłącznym elementem funkcjonowania również mieszkańców Krakowa.